codzienniku artystycznym obraz Wojciecha Fangora zatytułowany M22, który właśnie ustanowił rekord aukcyjny w Polsce, osiągając cenę ponad 7 milionów złotych. Obraz należy do słynnej opartowskiej serii obrazów malowanych przez Fangora w latach 60., w której ideą było zatarcie formy malarskiej oraz krawędzi obrazu, poszukiwanie iluzji wizualnych i relacji pomiędzy obrazem a przestrzenią. Nawet jak na USA i tak rozwinięty rynek sztuki, Fangor był zrazu zbyt egzotyczny. A start w tym kraju utrudniło mu odrzucenie ze strony jednego z najbardziej ówcześnie wpływowych krytyków sztuki, Clementa Greenberga. Podczas obiadu w Waszyngtonie zorganizowanego przez fankę Fangora, Beatrice G. Perry, Greenberg powiedział Fangorowi tak: stary, chcesz czegoś dokazać? Maluj jak Frankenthaler. W roku 70 artysta wszedł z tymi obrazami na szczyt, otwierając indywidualną wystawę w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, która była niekwestionowanym sukcesem.